Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie, w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Istnieje pragnienie, aby Jezus spełnił to, czego pragnął. Gdy jednak zaczyna mówić prawdę o nich, pojawia się gniew, pojawia się złość. Wyrzucają Jezusa z miasta, mieszkańcy Nazaretu. Czy Pan odchodzi jako przegrany? Odchodzi jako niechciany, jako odrzucony przez swoich? Ważne są nasze oczekiwania. Jeśli są jednak przesadne, mogą doprowadzić do gniewu, do złości, do buntu. Czy moje oczekiwania wobec drugich mają jakikolwiek związek z wiarą w Boga i moim powołaniem? Jednego i drugiego możemy być pewni w naszym życiu. Przyjęcia i odrzucenia. Porażki, sukcesu i gorzkiego odczucia, że jesteśmy sami. Ktoś mnie potrzebuje, a za jakiś czas ta sama osoba ignoruje, lekceważy. Czy odrzucenie, bycie przez kogoś niechcianym, to jest przegrana? Uświadamiamy sobie, że w nasze życie wpisany jest konflikt polegający na tym, że czego innego chcą od nas ludzie, a czego innego oczekuje Bóg. Trzeba to uznać. Nie obrażać się na tych, którzy chcą ode mnie czegoś innego niż daję. Oczywiście powinienem iść za tym, czego oczekuje ode mnie Bóg, jak Jezus szedł za wolą Ojca, nie zaś za oczekiwaniem mieszkańców Nazaretu. Jaka jest postawa Jezusa? Nie ucieka od sytuacji konfliktowych. I kiedy trzeba pozwolić, żeby konflikt się ujawnił. Lepszy jest ten otwarty niż szeptany po kątach. Jezus pozwala, aby wyszło na zewnątrz to, co w nich drzemie, a równocześnie co ich w jakiś sposób niszczy. Prowokuje ich, mówiąc, że źle traktowali proroków we własnej ojczyźnie. Sytuacja konfliktowa, stan napięcia jest stałą sytuacją Królestwa Bożego. Niekiedy brak otwartego konfliktu prowadzi do tego, że osoby żyjące razem patrzą na siebie jak na nieprzyjaciół. Nie wolno za wszelką cenę blokować ujawnienia się konfliktu. To właśnie konflikt może stać się okazją do szczerego mówienia, otwartego, nie zaś w sposób zakamuflowany. I konflikt właściwie prowadzony może zbliżać osoby, pogłębiać więzi we wspólnocie. Ale jest warunek, że stronom naprawdę zależy na wyjaśnieniu, nie zaś na wzajemnym obrażaniu się i poniżaniu.
Jezus nie troszczy się o własną opinię, o sukces, o zwycięstwo. Nie pozwala sobie narzucić oczekiwań Żydów. Mówi, choć wie, że słuchający Go czekają na coś zupełnie innego. Jest wewnętrznie wolny. I ta wolność jest z doświadczenia miłości Ojca i pragnienia pełnienia Jego woli. Warto zapamiętać te słowa Jezusa, które mogą i powinny stać się naszymi. Moim pogarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał. To jest Jego siłą. To także powinno być moją siłą.